I co? Dobre. Dobre czy bardzo dobre? Bardzo. Bardzo dobre. Witajcie kochani. Dzisiaj dziewczynki mają dzień wolny, więc my już od samego rana byliśmy na długim spacerze. Zabraliśmy również Poppy do parku dla psów. Tutaj u nas w miasteczku mamy dwa takie fajne parki, łącznie z wybiegami, gdzie pieski mogą naprawdę się wyszaleć. W ogóle nasza Poppy, kiedy idzie z nami na smyczy, zachowuje się po prostu skandalicznie. Szczeka, warczy na wszystkie psy, które obok nas przechodzą. No chyba, że są to psy mniejsze od nic, naprawdę rzadko się zdarza. Natomiast w momencie, kiedy jest spuszczona właśnie w takim parku dla psów bądź na plaży, zachowuje się zupełnie inaczej, bawi się z psami, biega za piłką, a kiedy jakiś pies jej nie pasuje, to po prostu nie zwraca na niego uwagi. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy wasze psy też tak mają, jestem bardzo, bardzo ciekawa. My za chwilkę zabieramy się z Lucją do nauki, ponieważ mamy trochę klasówkę z matematyki, a następnie jedziemy na wycieczkę w bardzo fajne miejsce i na pewno was tam ze sobą zabierzemy. U nas trwa właśnie sezon na mango i zobaczcie, jakie piękne owoce dostaliśmy od naszego sąsiada z drzewka. Okej, Lucia już odpytana, wszystko super umie, więc my za chwilkę się przebieramy i najpierw jedziemy na obiad do smażalni ryb tutaj u nas w miasteczku, a następnie udajemy się do miejscowości Torre Nueva, gdzie znajduje się nowo wybudowany most. To, co ma w sobie fajnego ten most, to to, że część tego mostu jest przeźroczysta, została zbudowana z takiego grubego, przeźroczystego plastiku i możemy zobaczyć, przechodząc po tym, co jest w dole. I najlepsze jest to, że Javier ma lęk wysokości i jestem bardzo ciekawa, czy da radę przejść po tym moście. Jak mogliście zobaczyć po drodze, zauważyliśmy dym i Javier poszedł wyjaśnić, czy to jest pożar i czy trzeba może zadzwonić po straż pożarną. Tak jak Javier mówi, pali tam gałęzie i liście, no i niestety im się to wymknęło spod kontroli, ale na szczęście sąsiedzi już zadzwonili na straż pożarną, zaraz przyjadą. Dobra, jadą strażacy. Dobra, dojechaliśmy na miejsce. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Idziemy na most? Tak. Tak? Nie będziesz się bała iść? Nie. Dobra. Bałaś się mrówek, jak byłaś mała? A teraz się też się boisz, czy już nie? Troszkę. Troszkę? Dobra, idziemy, chodźcie. Mira qué casa aquí, guay. Aquí puedes pescar desde aquí. No, tampoco. No, mira, de aquí tiras la caña y pesca. No, no llega. ¿Cómo que no?
qué miedo. Pensaba que era más largo, ¿eh? ¿Boisier? ¿Ha hecho Boisier? No puedo pasar. Yo por la escalera, madre, que eso. Mamy godziny wejścia. Co nie można robić? Nie można skakać? Nie można przechodzić, jak ktoś ma lęk wysokości. A ver, yo voy a pasar de... Pero... No puedo pasar. No puedo. Me voy. Hostia, no puedo pasar. Quita. Me voy. Papi, idzie naokoło. I co, fajne uczucie, co? Chodź. Oj, to niektórzy rezygnują z przejścia. Czekaj, idziemy zobaczyć. O! Pączkę, idź. Idź. Idzie papi, uwaga. Idzie Javier, który ma lęk wysokości. Ostia. Papi, mira para arriba. Idzie papi. Lucia. Lucia. Jest. Udało się. Idzie Lucia. Idź. Udało się. Dobra, chodźcie. Super. A z tej strony mamy szklarnię i zobaczcie, jest ich dosyć sporo. Tutaj głównie uprawia się pomidory, paprykę czerwoną i ogórki. Idziemy jeszcze raz? Idziemy jeszcze raz? No. Quiero una foto así también. Yo no sé quién te la bacha. Tú. Sí, te lo he hecho. Kochani, jeżeli kiedyś będziecie w pobliżu, to warto tutaj przyjechać, naprawdę niesamowite miejsce. Ja już z tego miejsca będę się z Wami żegnać. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli filmik się spodobał, proszę o łapkę do góry i do zobaczenia w kolejnym. Pa!